Witam serdecznie wszystkich słuchaczy we wtorek 13 września 2022 roku. W dzisiejszym nagraniu chciałbym tutaj odnieść się do dwóch komentarzy. Jeden z nich będzie Megawity, drugi będzie jakiegoś tam Peggy Brown. Zaraz tutaj sprawdzimy. Odnośnie ostatniego nagrania, a dokładnie przedostatniego nagrania, które właśnie, nie wiem, jak to będzie widać, bo jest mocno słonko świeci. Odnośnie tego nagrania, druga część, list rozwodowy i ponowne zaślubiny. Gdzie najpierw chciałbym przeczytać tutaj komentarz Megawity. No, mamy 29 komentarzy. Równe, nie wiem, czy będzie widać, równe 200 wyświetleń. Nie wiem, chyba, czy będzie widać, czy nie. A, prawdą jest, że to w drugą stronę będzie pokazywać. No ale okej, 200 wyświetleń, 29 komentarzy i odnośnie tego nagrania Megawita mi to zadała takie pytanie. Pisze tak. Megawita. Dwa dni temu. Biblia uczy, że uczta weselna odbędzie się w niebie, natomiast nie uczy o rozwodach z Panem i powtórnych zaślubinach. I tu jest teraz takie pytanie ze strony Megawita. Oblubienica to małżonka czy narzeczona? No więc ja odpisałem w ten sposób. Oczywiście jest tu telefonem. Ok. Odpisałem tak. W Starym Testamencie czytamy, że Bóg określa siebie jako oblubieniec, a Izrael nazywa oblubienicą. Sama sobie odpowiedz na twoje pytanie, czy Izrael był małżonką, czy narzeczoną. I tu teraz będę coś czytał z pewnego podręcznika, tak to nazwijmy, gdzie oczywiście będzie to podręcznik w wydaniu. Nawet nie wiem, czy jest dokładnie wydany przez Kościół Rzymskokatolicki, czy przez prywatnego jakiegoś, powiedzmy, katolika. Zaraz to sprawdzimy. Ale zanim do tego przejdziemy, gdzie udzielę ci odpowiedzi takiej szerszej, w tym to znaczy udzielę. Sama zobaczysz, że Bóg nie tylko tutaj przeze mnie nazwany oblubieńcem, ale Biblia tak właśnie nazywa w Starym Testamencie właśnie Boga Izraela. I gdzie właśnie ten Bóg Izraela nazywa Izrael swoją oblubienicą. I teraz tak, przejdę tu teraz do komentarza. Do komentarza. Peggy Brown, chyba tak powinienem to przeczytać. 11 komentarzy, gdzie rozpoczyna się pierwszy komentarz pod tym moim nagraniem tak. W niektórych tłumaczeniach nie ma słowa sprawiedliwe, lecz Jezus odpowiedział, nie upieraj się teraz, trzeba nam bowiem uczynić wszystko, co powinno się uczynić. Wtedy zgodził się Jan. Jezus jednak odezwał się i rzekł mu, pozwól nam teraz, bo wypada, byśmy tak dopełnili wszystkiego, co słuszne. Wtedy mu pozwolił Romuś, musisz dalej próbować, bo w świetle tych cytatów twoje teorie nie mają racji bytu. No chyba, że tłumacze się pomylili, a ty wiesz lepiej. No nie, bo tak jak ja czytałem akurat z Biblii Tysiąclecia, jest napisane, że
Jezus powiedział do Jana Chrzciciela w Mateusza, prawda, podczas tego chrztu, pozwól, żeby wypełniła się wszelka sprawiedliwość, prawda? Żeby się wypełniła sprawiedliwość. To, że w innych przykładach biblijnych być może zamiast sprawiedliwość zostało przetłumaczone jako, że powinniśmy dopełnić wszystkiego, co słuszne, to jest do sprawdzenia. Czy rzeczywiście słusznie tutaj piszesz? Oczywiście słowa są, zmieniają całkowicie obraz, prawda? Co innego, gdy jest napisane, że ma się wypełnić sprawiedliwość, a co innego, że mają wypełnić to, co słuszne. Ale w każdym razie ja piszę tak. Dziękuję za poradę. Powiedz w takim razie, co takiego słusznego wykonali. Prawda? Cały czas mówimy tu o tym momencie, kiedy Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel mu odpowiada, że to ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie, a ty chcesz przyjąć chrzest ode mnie. A Jezus co mu odpowiedział? Pozwól, żeby wypełniła się sprawiedliwość, tak? Boża sprawiedliwość. Przynajmniej w Biblii Tysiąclecia, z której czytałem, tak jest napisane. Więc dlatego ja tu, skoro tutaj Peggy Brown pisze, że w innych tłumaczeniach gdzieś ponoć nie ma słowa sprawiedliwość, ale jest przetłumaczone, że pozwól teraz, bo wypada, byśmy tak dopełnili wszystkiego, co słuszne, no to ja zadałem pytanie, dziękuję za poradę, powiedz w takim razie, co takiego słusznego wykonali? No i tutaj pisze. Z tym telefonem. No i tutaj pisze. Peggy Brown. Roman Adamczyk. Słusznym było to, by Chrystus w dyskusji z faryzeuszami był im równy. Przyjęcie chrztu wodnego zamykało im usta i powodowało, że nie mogli mu robić wyrzutów. To było tym prostowaniem ścieżki Pana. Więc ja odpisuję. Peggy Brown. Po tym komentarzu rozumiem, że jesteś uczniem Tomasza Łapińskiego z kanału Haja TV. Taka interpretacja jest błędna, a wręcz diabelsko zwodnicza. Jan oraz Chrystus posłusznie wykonywali wolę Najwyższego. Zgodzisz się z tym? Tak? Jeśli tak, to te wersety obalają twoją interpretację. I tu podałem z Ewangelii Łukasza, 7 rozdział, werset 29. I cały lud, który go słuchał, a nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Werset 30. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Taka moja prośba. Czemu ukrywasz się pod fałszywym kątem? Używaj przynajmniej swojego imienia, skoro wstydzisz się nazwiska. I tutaj co? Potem pisze Robert Sz. Peggy Brown. Nieprawdę piszesz. Zadaniem Jana było objawienie Izraelowi Mesjasza. W taki sposób miał to zrobić i potwierdza to pismo. Jana 1:31-34. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc, widziałem ducha wstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie. Ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym, a ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. No i tu faktycznie trochę poznikały komentarze, gdzie zostałem niesłusznie posądzony przez Peggy Brown, gdzie potem oczywiście mnie przeprosił, stwierdzając, że no dzisiaj YouTube robi co chce,
I faktycznie z tymi komentarzami znikającymi, no to wiele ludzi ma właśnie z tym problem. Powiedzmy, że nie chcę mi się przeskakiwać, ale w każdym razie, no powiedzmy, że się poprawił. Bo potem Robert pisze tak. Peggy Brown. Oczywiście, że mogła dojść do uszu tych, których uszy były zdolne do słyszenia. To trochę tak jak z nami. Ktoś coś komuś tłumaczy, a ten drugi zostaje przy swoim i nie jest w stanie przyjąć innego punktu widzenia. Zanurzenie w wodzie miało ukazać Mesjasza. Pismo mówi, że spośród zanurzonych będzie ten wyjątkowy i to będzie moment objawienia go światu. I tu Peggy Brown pisze do Robert Sz. Chyba nie pogadamy, bo Romek ma inne plany. Oczywiście masz rację. Szachmat zrobił faryzeuszom Jezus, pytając, czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi. Tak jak to twierdzi właśnie Tomasz Łapiński, że to był jakaś tradycja ludzka z pochodzącej żydowskiej Halaki, prawda? Jezus Chrystus tylko tak dla świętego spokoju, żeby się do niego nie przyczepiali faryzeusze, no, wszedł i przyjął ten chrzest wodny, prawda? Pomijając już fakt, gdzie mówiłem wiele razy, gdzie teraz widzę, Tomasz już zaczyna tego się wstydzić i zaprzecza temu, jakoby kiedykolwiek mówił w jakichś nagraniach, że ludzie, którzy wchodzą do wody, wystawiają się na pośmiewisko, prawda? Jakoby, że mówił, że ci, którzy wchodzą do wody i przyjmują chrzest wodny, tylko się, żeby się już nie powtarzać, ale że się ośmieszają. No bo to są wypowiedzi Tomasza względem chrztu wodnego, tak? Że ludzie, którzy przyjmują chrzest wodny, się ośmieszają, tak? Wystawiają się na pośmiewisko i tak dalej. Dobra. I tu już praktycznie się kończy. Więc teraz tutaj chciałbym wam coś właśnie przeczytać. To już mogę telefon odłożyć. Mam książkę, którą kupiłem. Ten czas tak szybko leci. Będzie już 2 lata. Albo nawet i 3 lata, jak kupiłem tą książkę i tak ją włożyłem na półkę, gdzie została przykryta innymi nowymi książkami przeze mnie zakupionymi. Ale jak to się mówi, na wszystko musi przyjść swój czas i pora, prawda? Wszystko w odpowiednim czasie i porze. Więc bardzo piękna książka. No tak jak mówię, no jeszcze się do niej nie zabrałem. Czyli tak. Ojciec Silvano Fausti, wspólnota czyta Ewangelię według świętego Łukasza. Prawda? Bardzo świetna książka. Jest cała Ewangelia Łukasza tutaj napisana. Ze wszystkimi potem komentarzami. Więc co tu z tyłu piszę? Już wam przeczytam przy okazji. Oddajemy do rąk czytelnika niezwykle cenną książkę Silvano Faustiego, która jest owocem wieloletniej pracy wspólnoty jezuitów oraz rodzin wspierających ludzi z marginesu społecznego. Autor zaprasza nas do wędrówki w czasie, aby lepiej i głębiej odkryć, poznać i zrozumieć Ewangelię według świętego Łukasza, gdzie niektórzy bibliści nauczają, że no, najpiękniejsza Ewangelia, jaka może być, to jest właśnie Ewangelia Łukasza. Ewangelia miłości nazwana. Chyba tak. Więc tak, każda Ewangelia jest trochę inna od pozostałych, gdyż była skierowana najpierw do wspólnoty, w której biblijny autor przebywał, modlił się i żył. Odkrycie tej wspólnoty pomoże lepiej zrozumieć słowa świętego Łukasza i umiejscowić je w należytym kontekście. Będzie to punkt wyjścia do interpretacji, która ma doprowadzić czytelnika przez medytację i modlitwę do aktualizacji orędzia dobrej nowiny i do urzeczywistnienia jej w swoim życiu. Książka Silvano Faustiego prowadzi czytelnika ścieżką, która bierze swój początek w słowach Pisma Świętego. Na początku każdego rozdziału książki znajduje się tekst, który będzie rozważany. Następnie autor stara się ukazać kontekst wybranego fragmentu oraz pogłębioną lekturę każdego wersetu. To
To wszystko ma pomóc w zrozumieniu poszczególnych fragmentów i może służyć jako inspiracja do modlitwy słowem żywym, które ma moc przenikać i zmieniać każdego człowieka. No i tu Silvano Fausti jest jezuitą, cenionym kaznodzieją i ojcem duchownym. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych i uzyskaniu doktoratu z fenomenologii języka na Uniwersytecie w Monachium, był przez wiele lat wykładowcą teologii. Od niemal 30 lat żyje w małym klasztorze na peryferiach Mediolanu, Villa Piccone, we wspólnocie jezuitów, która poświęca się rozpowszechnianiu Słowa Bożego i działalności pośród osób z marginesu społecznego. Silvano Fausti jest autorem licznych publikacji biblijno-teologicznych, spośród których w języku polskim ukazały się m.in. Okazja czy pokusa, sztuka rozeznania i podejmowania decyzji, rozważaj i głoś Ewangelię, katecheza narracyjna Ewangelii według świętego Marka, rozważaj i głoś Ewangelię, wspólnota czyta Ewangelię według świętego Jana. Edycji świętego Pawła, oczywiście wydanie edycji świętego Pawła. Co to mamy? Seria komentarzy i pomocy biblijnych, redakcja naukowa serii Piotr Walewski. Edycja świętego Pawła. Przekład Krystyna Kozak, tytuł oryginału na Comunità Ledger Il Vangelo di Luca. Korekta. Ksiądz Mariusz Górny, SSP, Krzysztof Stopa. Wszystkie teksty biblijne z Nowego Testamentu i psalmów podajemy za nowym przekładem. Pismo Święte Nowego Testamentu i psalmy. Czyli tutaj wydania paulistów. Najnowszy przekład, okej. Chyba... Okej. Imprimatur. Biskup Jan Wątroba, wikariusz generalny, kuria metropolitalna w Częstochowie, 2 sierpnia 2005 roku. No. Centrum Edytorialne RRM, Bologna, edycja świętego Pawła, Częstochowa. Okej. No i tutaj na przykład... Wspomniałem już pewne rzeczy. Dodam tylko, że jest taki fajny dodatek do tego, który jest bardzo potrzebny w czytaniu tutaj, co jest napisane, dlatego, że to jest tak. Metoda modlitwy tekstem, prawda? I tak w skrócie. Metoda modlitwy tekstem. 1. Rozpoczynam modlitwę. Uspokajam zmysły chwilą milczenia, oddychając powoli, myśląc o tym, że spotkam Pana, prosząc o przebaczenie wyrządzonych krzywd i przebaczając ze serca doznane przykrości. Staję w obecności Boga, czynię znak krzyża, odmawiam Ojcze Nasz, patrząc tak, jak mnie widzi Bóg, czynię gest wyrażający szacunek, rozpoczynam modlitwę klęcząc albo w innej pozycji, która mi pomaga w skupieniu. Proszę Ojca w imię Jezusa o Ducha Świętego, aby moje pragnienie, wola, rozum i pamięć ukierunkowane były jedynie na Jego chwałę i na służbę dla Niego. Punkt 2. Skupiam się. Wyobrażam sobie miejsce, w którym rozgrywa się rozważana scena. Punkt 3. Proszę Pana o to, co chciałbym otrzymać. Będzie to dar ofiarowany mi przez rozważany fragment Ewangelii, który dotyczy tego, co Jezus czyni lub mówi w tym opowiadaniu. Punkt 4. Medytuję i kontempluję daną scenę. Czytam powoli tekst, zdanie po zdaniu. Mam świadomość, że Pan mówi do mnie przez każde słowo. Posługuję się pamięcią, aby zapamiętać, inteligencją, aby zrozumieć przesłanie tekstu i zastosować je do mojego życia, wolą, aby pragnąć, prosić, dziękować, kochać, uwielbiać. Uwaga, nie będę się śpieszył, nie muszę rozważyć wszystkiego. Ważne jest, aby czuć i smakować wewnętrznie. Zatrzymuję się tam, gdzie odnajduję owoce natchnienia i pokój i pocieszenie. Postawę wyrażającą szacunek przyjmę po zakończeniu refleksji, kiedy zacznę rozmowę z Panem. Ostatni punkt, 5. Kończę modlitwę. Przechodzę do rozmowy z Panem, jak przyjaciel z przyjacielem na temat tego, co rozważałem. Odmawiam Ojcze Nasz, powoli zupełnie kończę modlitwę. Uwaga, po zakończeniu modlitwy zastanowię się krótko, jaki miała ona przebieg, pytając siebie, czy byłem wierny metodzie, czyli dlaczego coś mi się nie udało,
jakie owoce lub jakie duchowe wnioski otrzymałem. To jest taki załącznik. I faktycznie po każdym tutaj rozdziele wersetami, ja wam podam przykład. Później też, tu na przykład zaczynamy jakiś tam nowy rozdział i wersety. Potem jest, po tych wersetach, przesłanie w swoim kontekście, interpretacja tekstu, prawda, modlitwa tekstem, przydatne cytaty. I teraz chciałbym przejść tutaj odnośnie właśnie tego Peggy Brown i Megawity. Akurat tak mi się otworzyło, prawda, akurat tak mi się otworzyło. Ja wiem, że to będzie w drugą stronę wszystko napisane, ale otworzyło mi się na... A, bo tak szczerze mówiąc, ja tam w tym komentarzu właśnie podałem Ewangelię Łukasza, 7 rozdział i tam 39, 40 werset. I dlatego mówię, zajrzę tutaj, gdzie jest mowa o tych wersetach. I dlatego przeczytam wam tak. Rozdział 7 od 24 do 35 wersetu. Nagłówek jest: o mądrości świadczą wszystkie jej dzieci. I teraz czytam to, co pisze normalnie w Biblii. Gdy posłańcy Jana odeszli, zaczął mówić do tłumów o Janie, czyli Jezus. Po co wyszliście na pustynię? Przyglądać się trzcinie, którą wiatr kołysze? Po co więc wyszliście? Zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Ci, którzy wspaniale się ubierają i żyją w przepychu, mieszkają w królewskich pałacach. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Właśnie tak. Nawet kogoś większego od proroka. On jest tym, o którym napisano: oto wysyłam mojego posłańca przed tobą, aby przygotował twoją drogę przed tobą. Mówię wam, nie ma większego człowieka od Jana, a jednak najmniejszy w Królestwie Bożym jest od niego większy. Cały lud, który go słuchał, i celnicy dali posłuch Bogu, bo przyjęli chrzest Janowy. A faryzeusze i znawcy prawa udaremnili zamiary Boże względem siebie, bo nie przyjęli chrztu od niego. Do kogo więc przyrównam ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Zachowują się jak dzieci, które siedzą na placu i robią wymówki innym. Graliśmy wam, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie je chleba, nie pije wina, a wy mówicie: opętał go demon. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie: to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak o mądrości świadczą wszystkie jej dzieci. I teraz przesłanie w swoim kontekście. Jezus po objawieniu siebie jako tego, który przychodzi, tłumaczy tłumom rolę, jaką w Bożych planach odegrał poprzednik. Jest on kimś więcej niż prorokiem. Jest prorokiem ostatecznym, którego zapowiadał Malachiasz 3:1. Zamyka on czas obietnicy i staje na progu wypełnienia. Przyjęcie lub odrzucenie jego orędzia nawrócenia przez wszystkich ludzi wszechczasów oznacza włączenie się albo niewłączenie w ostatni akt historii wiary w obietnicę, która rozpoczyna się z Abrahamem, a kończy z Janem Chrzcicielem. Wraz z nim kończy się czas obietnicy, znajdując swe wypełnienie w historii Jezusa. W wersetach od 24 do 28 Jezus za pomocą trzech pytań określa Jana jako kres i uobecnienie nadziei powierzonej Żydom. Łukasz przywiązuje ogromne znaczenie do Jana Chrzciciela jako obrazu całej historii Izraela. Przez niego również czytelnik pochodzący z pogaństwa może poznać historię Izraela i podjąć decyzję dołączenia do tych, którzy przyjmują plan Bożego zbawienia. Czyli werset 29 i 30. W wersetach
od 31 do 35 Jezus żali się na współczesne sobie pokolenie, że nie przyjmuje ono Bożego grania. Ci sami, którzy odrzucają apel Jana o nawrócenie, gdyż uważają się za sprawiedliwych, nie przyjmują też zaproszenia na weselną ucztę mądrości przygotowaną przez Jezusa, gdyż uważają się za samowystarczalnych. Są to faryzeusze i nauczyciele pisma, tak zwani doktorzy prawa. Natomiast celnicy i grzesznicy uznają potrzebę przebaczenia i przyjmują zaproszenie do nawrócenia, stając się dziećmi mądrości i przyjaciółmi oblubieńca. Słyszysz to, Megawita? Odczuwają głód i przyjmują zaproszenie na ucztę. Jezus zwraca się do tych, którzy wyszli na pustynię. Nie zwraca się do tych, którzy pozostali w domu i nie uczynili nic poza skrzywieniem się z odrazą. Skrzywili swego nosa. Kto przyjmuje Jana Chrzciciela i będzie potem w stanie przyjąć Chrystusa? Aha, kto przyjmuje Jana Chrzciciela, będzie potem w stanie przyjąć Chrystusa. Wyszedł na pustynię, bo rozpoznał swój grzech, przyjął zaproszenie do nawrócenia i ogołacając się z wszelkich zaszczytów czy roszczeń, stanął przed nim nagi razem z innymi, aby dać się ochrzcić. Łukasza 3:3. Tacy ludzie z pewnością nie widzieli w Janie trzciny, którą wiatr kołysze. Porównaj Pierwsza Królewska 14:15, będącej symbolem słabości i niezdecydowania, kruchości i wahającej się niepewności człowieka, który jak sitowie przechyla się zgodnie z kierunkiem wiatru. Zobaczyli w nim natomiast człowieka silnego, czyli w Jezusie, zobaczyli w nim natomiast człowieka silnego i zdecydowanego, nieugiętego i surowego, którym porusza tylko ten wiatr, który jest duchem Eliasza. Aha, przepraszam, czyli to jest cały czas mowa o Janie Chrzcicielu. Który jest duchem Eliasza. Wiatr, który każe mu oczekiwać tego, który ma przyjść silniejszego, który napełni pustkę trwającego od wieków oczekiwania ludu. Jan znajduje się na pustyni, aby zapoczątkować ostateczne wyjście z niewoli ku ziemi obiecanej. Interpretacja tekstu. 24 werset. Zaczął mówić do tłumów o Janie. Jezus chce uświadomić tłumom rolę Jana Chrzciciela. Posługując się przeciwieństwami, mówi o jego ubraniu i mieszkaniu. Jak wiemy z opisu, to jest Marka 1:6, Mateusza 3:4, jego ubraniem jest szorstkie odzienie z sierści wielbłądziej, będące mundurem proroka, Druga Królewska 1:8. Jego mieszkanie jest o wiele skromniejsze od tego, jakie wielcy tego świata dają swojej służbie. Z pustyni przeniesie się potem do więzienia, gdyż jako sługa Boga w jego imieniu piętnuje grzech przywódców i ludu. Werset 26. Zobaczyć proroka. W trzecim pytaniu Jezus sugeruje to, co stanie się jego odpowiedzią. Jan jest prorokiem, ale jest też kimś większym od proroka. Wraz z nim, ostatnim prorokiem po wiekach milczenia, kończy się definitywnie czas proroków, którzy zapowiadali i przygotowywali przyjście Pana. Po nim głos zamilknie na zawsze, gdyż rozbrzmiało ostateczne słowo. Po nim obietnica nie będzie już proroctwem o Chrystusie i Bogu, ale wspomnieniem i pamiątką Jezusa, Syna Bożego, rozpoznanego w Duchu Świętym. Werset 27. On jest tym, o którym napisano. Rzeczywiście jest on poprzednikiem samego Pana. W odróżnieniu od Łukasza 3:4, gdzie Jan Chrzciciel sam siebie tak określa, tutaj Jezus wskazuje na niego jako na proroka eschatologicznego, ostatniego, który przychodzi przed obliczem Pana, aby przygotować mu lud dobrze usposobiony. Łukasza 1:14. Jezus cytuje Malachiasza 3:1 z aluzją do Księgi Wyjścia 23:20.
gdzie jest mowa o ostatecznym posłańcu, który bezpośrednio poprzedzi nawiedzenie ludu przez Boga. Jest to ostateczne wezwanie do nawrócenia, aby przyjąć zbawienie. Jest to streszczenie wszystkich nawoływań proroków. Wszystko skupiło się tu jako obietnica i jako zapowiedź. Funkcja Jana to funkcja przypisana Eliaszowi w Malachiasza 3,23. Porównaj Łukasza 1,17. On jest prorokiem Najwyższego, który pójdzie przed Panem przygotować jego drogi. Łukasza 1,76. Czyli tak jak ja też mówiłem, że Jan Chrzciciel i Jezus, prawda, wypełniali wolę Najwyższego. On jest prorokiem, czyli Jan Chrzciciel, on jest prorokiem Najwyższego, który pójdzie przed Panem przygotować jego drogi. Dopełnia on i wieńczy wysiłek wszystkich proroków, którzy starali się dać ludowi poznać zbawienie przez odpuszczenie mu grzechów. Łukasza 1,77, porównaj Łukasza 3, od 1 do 16. Werset 28. Mówię wam, nie ma większego, a jednak najmniejszy w Królestwie Bożym. Polemizując z tymi, którzy nie przyjęli Jana Chrzciciela, jest on tu nazwany największym z proroków. Polemizując z tymi, którzy go przyjęli, ale nie przyjmują tego, którego zapowiadał, jest nazwany najmniejszym w Królestwie Bożym. Żaden człowiek nie jest większy od Jana. Jest on większy nawet od pierwszego wielkiego proroka Mojżesza. Porównaj Powtórzonego Prawa 34:10. Jest bowiem ostatnim, a zatem najwyższym szczeblem drabiny. Jest jedynym prorokiem, który ogląda realizację wszystkich proroctw, bramą, przez którą obietnica przechodzi do wypełnienia. Dlatego przeżywa w sobie rozdarcie, zachowując ciągłość z przeszłością i przyszłością. Jest w pewien sposób poza jedną i drugą. Odrywa się od przeszłości, gdyż już zapowiada przyszłość. Ale odrywa się też od przyszłości, ponieważ jest ona taką nowością, że najmniejszy z królestwa jest większy od niego. Przez Jezusa przechodzi się bowiem od rzeczywistości ludzkiej do rzeczywistości Bożej, od bycia dzieckiem człowieka do bycia dzieckiem Boga. Wbrew oczekiwaniom Jana Chrzciciela, który zapowiadał Mesjasza mocnego i wielkiego, cechami królestwa będą małość i słabość. Porównaj Łukasza 9:48, 14:11, 22:26. W tym przeciwstawieniu między wielkim Janem a najmniejszym w Królestwie Bożym, który jest większy od niego, należy widzieć porównanie obietnicy z jej wypełnieniem, które nieporównanie przewyższa samą obietnicę. Kaganek oświeca bardziej niż zapowiedź słońca, ale o ile bardziej oświeca samo słońce. Najmniejszym w królestwie jest jednak w rzeczywistości sam Jezus, który powiedział: kto wśród was wszystkich jest najmniejszy, ten jest wielki. Łukasza 9:48. Werset 29. I celnicy dali posłuch Bogu. Lud, łącznie z celnikami i grzesznikami, zobacz tutaj werset 35, dał posłuch Bogu, czyli uznał, że Bóg jest jedynym sprawiedliwym i ma rację, natomiast my wszyscy jesteśmy niesprawiedliwi i nie mamy racji. Dlatego spełnia jego wolę i przyjmuje nawoływanie do nawrócenia i do chrztu. Pokorny lud, przyjmując nauczanie Chrzciciela, poddaje się Bożemu planowi zbawienia i spotyka Zbawiciela, który wychodzi mu na spotkanie na tym samym brzegu rzeki. Werset 30. A faryzeusze i znawcy prawa. Natomiast faryzeusze i uczeni w prawie, Izrael oficjalny, w odróżnieniu od prostego ludu, udaremnili Boży plan, czują się wystarczająco dobrzy, mądrzy i samowystarczalni,
by nie stawać w kolejce wraz z grzesznym i nieznającym prawa ludem, który idzie po chrzest. Odrzucając nawrócenie, nie spotkają Zbawiciela, który idzie nad Jordan, by spotkać wszelką ludzką słabość. Jedynym sposobem udaremnienia zbawienia jest postrzeganie siebie jako sprawiedliwych i odrzucanie potrzeby własnego nawrócenia. Werset 31. Do kogo więc przyrównam? Ludzie tego pokolenia to ludzie, którzy nie przyjmują orędzia Jana Chrzciciela. Są to ludzie o zatwardziałym sercu. Zwrot to pokolenie ma w odróżnieniu od ludu negatywną konotację. To pokolenie jest z definicji cudzołożne i grzeszne. Jest cudzołożne, ponieważ nie zna Boga, swego oblubieńca. Słyszysz, Megawita? Jest grzeszne, ponieważ jest niezdolne do przestrzegania pierwszego przykazania. Jego cechą jest głuchota oraz zatwardziałość serca i karku. Nie słucha słowa Pana, nie otwiera się na przyjęcie jego daru i jest wyniosły. Werset 32. Zachowują się jak dzieci. Ludzie tego pokolenia wyspecjalizowali się w sprzeciwianiu się planom Boga. Spośród dwóch ofert, jakie Bóg im przedstawia, są one celowo przeciwne, aby tylko podjęli Bożą grę. Oni wybierają zawsze inną, jedynie z przekory, byleby tylko nie wejść w dialog z Bogiem. Kiedy Bóg wzywa ich do sprawiedliwości i surowości Jana, oni nie przyjmują tej propozycji, uznając Bożego wysłańca za szalonego i opętanego przez szatana. Kiedy przez Jezusa wzywa ich do radości i tańca, nie przyjmują, bo wolą Boga surowego. Pokolenie to porównane jest do dzieci nie w znaczeniu ewangelicznym, porównaj Łukasza 18:15, ale do dzieci kapryśnych i opornych, które dla zasady nie akceptują gry rówieśników. Ich grą jest zaprzeczanie grze. Werset 33. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel. Nawoływanie Jana do ascezy i nawrócenia uważa się za szaleństwo. Nawoływanie Jezusa do radości i miłości jest przyjmowane jako rozpusta. Zatwardziałe serce faryzeuszów i znawców prawa powoduje ten zdecydowany brak rozeznania. Kto nie chce nawrócić się i z uporem opiera się Bogu, nie może przyjąć Jego zbawienia. A wszystko dlatego, że czuje się wystarczająco dobry i mądry. Znam takiego faryzeusza. Tak, tak, Tomciu, o tobie pomyślałem. Tomciu Łapiński z kanału HayaTV. Kto nie przyjmuje żałoby proponowanej przez Jana i nie uznaje się za grzesznika, nie uczestniczy w zabawie oblubieńca. Zobacz następny fragment. Chcąc przyjąć Jezusa i radość Jego weselnej uczty, trzeba wcześniej przyjąć twarde wezwanie Jana Chrzciciela. Kto natomiast uważa Jana za opętanego, ten jest gotów napiętnować Jezusa jako żarłoka i pijaka. Przypisuje mu cechy syna nieposłusznego i krnąbrnego, który nie chce słuchać i którego należy ukamieniować. Zobacz Księgę Powtórzonego Prawa, 21 rozdział, od wersetu 18 do 21. Werset 35. A jednak o mądrości świadczą wszystkie jej dzieci. Mądrością w Mateusza 11:19 jest sam Jezus, który przygotowuje ucztę weselną. U Łukasza tą mądrością jest natomiast plan zbawienia Bożego, który utożsamia się z obietnicą w nawiasie Jan i wypełnieniem w nawiasie Jezus. Dzieci mądrości, porównaj Przypowieści 8:32, Syracha 4:11. To zatem ci, którzy przyjmują Boży plan zbawienia, przyjmują oni zaproszenie Jana do żałoby i zaproszenie Jezusa na wesele. Z plemienia żmijowego, Łukasz 3:7, przez nawrócenie chrztu przechodzą do radości uczty syna. Przypomniany zostaje werset 29. Grzeszny i potrzebujący zbawienia lud
przyjmuje nawrócenie Jana i święto przebaczenia w Jezusie. Dlatego uznaje sprawiedliwość Boga, czyli Jego mądrość i słucha Go. I teraz to mamy tak, modlitwa tekstem. Rozpoczynam modlitwę jak zwykle, skupiam się, to jest to, co wam czytałem wcześniej z tego, prawda? No. I to byłoby tyle, co w tym nagraniu chciałem powiedzieć odnośnie komentatorki Megavita i komentatora Peggy Brown, prawda? Dziękuję wszystkim za waszą uwagę.